W dzisiejszym programie dowiesz się, co łączy bycie tatą, latanie samolotem, granie na perkusji i jeszcze kilka innych rzeczy. Dowiesz się też, co zrobić, żeby to zrobić. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Tomek Ciosek, a moim gościem dzisiaj jest Mariusz Nowakowski, właściciel, prezes, założyciel, founder i w ogóle pomysłodawca i przedsiębiorca, który założył Magusta Film. Takie coś, co nagrywa między innymi ten program. Mariusz oprócz tego, że jest przedsiębiorcą, ma też dużo innych ciekawych zainteresowań, które w wolnym czasie wykonuje. Zapraszam Cię do programu, w którym przepytam go z jego zajęć w wolnym czasie. Załóżmy, że jesteśmy w takim razie po wprowadzeniu. Ja już powiedziałem, co chciałem powiedzieć w kontekście Mariusza, który lubi bawić się głośnymi zabawkami. I teraz zadam Ci pytanie. Czy to oznacza, że te głośne zabawki to po prostu drony, którym się szybko kręcą śmigła? A ty powiesz? Nie wiem, co powiesz, zaraz zobaczymy. Co ja powiem? Ja na początku nic nie powiem. Dlaczego? Będziesz milczał? Chwilkę tak. Dlatego, że te głośne zabawki, które tak bardzo lubię, zastanawiam się często, a może inni też się zastanawiają, czy to nie jest jakiejś formy ucieczka w jakiś taki alternatywny świat. Wydaje mi się, że bardzo fajną taką odskocznią od tych głośnych zabawek jest właśnie cisza, w którą ostatnio coraz częściej wchodzę i też wielu osobom to polecam. Zarówno spacery, jakaś taka mini medytacja, oczywiście zgodna z wartościami medytującego. A jak się robi medytację? To wszyscy mówią o medytacji, a ja nie mam pojęcia, jak się robi. Takie. Na przykład tak, że idziesz po parku, na spacerze jesteś i patrzysz, że jest ławka. No i myślisz sobie, kurczę, usiadłbym, ale to takie głupie, żeby siadać na ławce w parku, mając te 30 czy 40 lat. Idę dalej, nie? Pewnie gdzieś się spieszę, coś muszę załatwić, no co będę siedział jak głupek. No i ja też miałem takie podejście do tego, ale któregoś razu mówię, dobra, usiądę na 10 sekund. Dupa mnie parzyła i po prostu chciałem jak najszybciej wstać. Policzyłem do 10, wstałem, poszedłem, mówię, ale to było głupie, nie? I coś takiego jest, że uciekamy trochę. Przed problemami, przed samym sobą. Przed myśleniem. Przed myśleniem, przed jakąś tam prawdą. No i jakby z jednej strony fajnie, że są te hobby, że są te odskocznie, ale z drugiej strony to też może być ucieczka. I staram się, żeby moje hobby nie były taką ucieczką, tylko żeby były takim fajnie przeżywanym czasem i żeby były alternatywą dla pracy, tak? Czyli mamy czas pracy, kiedy wszystkie swoje siły skupiam na jakby materii, którą można nazwać pracą. Z drugiej strony mamy tą odskocznię w postaci spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, gdzie całą moją energię kumuluję tylko w tym jednym działaniu i wtedy mój umysł odpoczywa i moje ciało, chociaż czasami się męczy. I tą trzecią jakąś taką sferą, w którą staram się wchodzić, właśnie jest ta cisza i ten spokój i to daje mi jakiś taki balans. I to jest fajne. Ale teraz wtedy też jesteś w pełni skupiony, tylko na tej ciszy. Tak, dokładnie. Czyli generalnie za każdym razem w tych trzech obszarach, o których mówisz, jesteś skupiony, tylko na czymś innym. Dokładnie. Czym się różnią te skupienia? Czym one się różnią? One się różnią tak naprawdę przedmiotem tego skupienia, tak? W sensie, jeżeli cały czas, o co w ogóle chodzi, po co to jest, bo to może od tego warto zacząć. Najgorsze, co może być, i mnie to też gdzieś tam po części co jakiś czas dotyka i spotyka, to jest coś takiego, że jak jesteś w pracy, to myślisz albo o tym hobby, albo o pracy. Jak masz czas wolny, to myślisz o pracy. Jak bierzesz prysznic, to myślisz o pracy. Szczególnie jak masz jednoosobową czy spółkę, czy jednoosobową działalność gospodarczą i jesteś jakby CEO w takiej czy innej formie. Tak? Generalnie, jeśli dużo od Ciebie zależy. Tak, to jakby cały czas mam takie poczucie, albo miewam, albo miewałem, że powinienem cały czas jakby więcej myśleć, tak? Bo teraz pomyślę sobie godzinę o czymś i mogę zoptymalizować procesy, które w przyszłości przyniosą mi i moim pracownikom, i moim partnerom, i moim klientom ogromne jakby owoce. I jest to prawda, ale można się bardzo łatwo w tą pułapkę po prostu zagonić. W pułapkę myślenia? W pułapkę myślenia i w pułapkę nieustannej optymalizacji, nieustannej pracy. Dochodziło do tego, że budziłem się o drugiej, bo na przykład padałem o 19 z dzieciakami, które usypiałem. Budziłem się o drugiej i między drugą a trzecią mój mózg po prostu się odpalał i za
zaczynał wymyślać super pomysły na optymalizację pewnych procesów w firmie, czy to finansowych, czy to kadrowych i tak dalej, nie? Tu zróbmy cięcie, dobra, bo to jest kwestia taka, że zaczynamy mówić o pracy właśnie w kontekście tego, co mówisz, a mieliśmy rozmawiać o czymś zupełnie innym. Wracamy. Teraz, ja mam wrażenie, że wszystkie takie intensywne hobby, o których za chwilkę powiesz, nie będzie tutaj spoilerów, te wszystkie intensywne hobby powodują, że te nasze skupienie znowu musi być pełne, nie? Żeby ten mózg nie mógł kombinować, myśleć o pracy. I właśnie ta sytuacja, w której jesteś na granicy życia i śmierci, powoduje, że jednak no, musisz skupić się na i tym, wtedy, że jesteś w danej chwili. I wtedy naprawdę odpoczywasz, bo to ci daje, to co mówisz, to ci daje tak mocną atencję, jeżeli chodzi o przedmiot jakby tego hobby, które wykonujesz, że nie ma przestrzeni na to, żeby myśleć o czymkolwiek innym. Więcej, kiedy ja wsiadam do samolotu, to żeby... Straciłeś! O cholera, powiedziałem to, jakby ktoś nie wiedział. Kiedy ja wsiadam do samolotu, to nie ma dla mnie ważniejszych rzeczy niż lot. W sensie może w tym momencie się dziać wszystko, łącznie z jakimiś odpukać tragediami nawet, ale wiem, że... Mogą się drzwi otworzyć w samolocie wczesnym. Na przykład, to się też zdarza, ale wiem, że wtedy najważniejsze jest tu i teraz, nie? I właśnie to jest kolejny jakby taki filar, czy taki aspekt, którego też wydaje mi się, mi gdzieś tam brakuje albo brakowało, bycie tu i teraz. Nie? Nie w przyszłości, co tam ta firma super zrobi, albo co ja super zrobię. Nie w przeszłości, co super zrobiłem, a co można było zrobić lepiej, tylko właśnie tu i teraz. Nie? I gdzieś tam te hobby też mnie do tego prowadzi. Więc jest latanie samolotem, to jest moja pasja. Jeszcze się na chwilę cofnijmy, bo niedawno, to znaczy jakąś niecałą godzinę temu doszliśmy do wniosku, że między tymi wszystkimi rodzajami hobby, które Mariusz spina, jest jeden wspólny mianownik. Tak, ale... Na początku co myśleliśmy? Że to wszystko po prostu warczy. Ja myślałem, że na początku, że to ma silnik. A. Tak, to ja takie myślałem, że warczy, bo tam się pojawia urządzenie, które jeżdża. Ale rzeczywiście Tomek... Tak, to ja tym razem coś wymyśliłem. Tomek wymyślił, bardzo zresztą słusznie, że to jakby ma jeden wspólny mianownik, czyli hałas. Tak, to jest po prostu głośne. No tak. Dobra, co jest głośne? Gadamy. Do rzeczy, zaczynamy od samolotów. Samoloty. To nie są szybowce, jak rozumiem, bo jednak są głośne. To nie są szybowce i to też nie są samoloty komunikacyjne, są to małe samoloty. Mam licencję PPL, czyli licencję pilota turystycznego, czyli mogę... Kukuruźnik wsiadasz, grzejesz. Mogę latać małymi samolotami dwu- lub czteroosobowymi. Zresztą chyba tam nawet... No tam jest masa startowa, oczywiście to powinienem wszystko wiedzieć na pamięć, ale... Ale nie będziemy teraz oczywiście, zarządzać was dokładnie. Detalami, generalnie wiem, czym latam. Latam Cessną 172, czyli czteroosobową Cessną, jest to jeden z najpopularniejszych samolotów na świecie. Latam Cessną 152 i 150, to są mniejsze dwuosobowe Cessny. I latam też Piperem PA-28, to jest dolnopłat, Piper też amerykański. Tak, i to też jest czteroosobowy samolot i tymi statkami powietrznymi aktualnie mogę bez przeszkód latać, oczywiście w warunkach VFR, czyli w warunkach widzialności Ziemi, tam jeszcze są jakieś warunki, jeżeli chodzi o wiatr i tak dalej, jak jest ładna pogoda, wsiadamy, lecimy. Nie mogę pobierać za to wynagrodzenia, bo jest to licencja pilota turystycznego. Czyli natomiast, jak latać z tobą, to z Afriko. Natomiast jak latać ze mną, to z Afriko, jeżeli chodzi o moje wynagrodzenie, natomiast niekoniecznie z Afriko, jeżeli chodzi o przepaloną benzynę, bo tutaj bardzo chętnie... Dokładnie, bo tutaj bardzo chętnie dzielę koszty i te koszty można dzielić i to jest bardzo fajne i takie wydaje mi się fairem, nie? Tak, ja polecam, skorzystałem z tego jakiś czas temu. Ja i Krzysiek, w sumie Krzysiek był zadowolony z tego. Tak. No, to był fajny lot i ten lot odbył się no, już parę ładnych lat temu. Teraz jestem po wznowieniu wszystkich uprawnień, po pierwszych lotach. Dobra, poczekaj, to nie jest fajne, to nie jest istotne, to jest ważne dla Ciebie, natomiast powiedz mi, drogi kolego, skąd Ci się w ogóle wzięło to latanie? Bo to nie jest taki hobby, które przychodzi do głowy, jak tylko wstaniesz, no dzisiaj będę latał samolotem. Nie, jeżeli chodzi o to hobby, to hobby przyszło zupełnie niespodziewanie. Ja nigdy się nie interesowałem lotnictwem, w ogóle w życiu. Nie mam żadnego dziadka lotnika, ojca lotnika. Może mel skończyłeś chociaż? Na mele chciał mnie tata wysłać, ale jakby bardzo szybko, biorąc pod uwagę moją matematykę i fizykę, od tego odeszliśmy pomysłu. Bo nawet na korki chodząc nie bardzo wiedziałem, co się na tych korkach dzieje, więc jakby to nie był ten level. Tak. Natomiast te wszystkie te egzaminy teraz lotnicze pozdawałem, także nie ma problemu. I byłem DOP, czyli Director of Photography, tak ładnie można to nazwać, w pewnym programie dla TVN Turbo. Ściągnął mnie tam mój kolega Filip Jurzyk. Pozdrawiam Filipa. I tam prowadzącym jednym z dwóch był Tomasz Kuchar.
Tomasz Puchar, czyli kierowca rajdowy, który bardzo mi imponował w tamtym czasie, zresztą imponuje mi do teraz, też również jako biznesmen. Jest to człowiek niesamowitej inteligencji, niesamowitej bystrości, no strasznie fajny gość. No i chłopaki mówią, że zaraz Tomek przyleci. Nie? Ja tak mówię, no dobra, no niech się spieszy, bo już trzeba zaczynać zdjęcia. Oni mówią, nie, ale on już zaraz ląduje. Ja mówię, jak ląduje? Przecież jesteśmy na lotnisku, bo to była Biała Podlaska, tam mieliśmy zdjęcia. No ale to nie jest lotnisko czynne, tak? Nie, no tu można Cessną lądować. Ja mówię, jak on... I za chwilę patrzę, leci samolot i niziutko nad nami, i nad naszymi głowami przelatuje, ląduje, wysiada Tomek z Cessny. Ja mówię, wow, ja nie wiedziałem w ogóle, że można mieć tak prywatnie swój samolot. Nie miałem tej wiedzy, tak? Nigdy mnie to nie interesowało. No i po zdjęciach chłopaki mówią, Mariusz, może chcesz się przelecieć? Ja mówię, w życiu do tego gówna nie wsiadam małego, nie? Boję się, ja w ogóle się boję latać, ja w ogóle nie chcę, nie ma mowy. No weź poleć. No poleciałem pierwszy raz, wysiadłem z samolotu, po nie wiem, 15 minutach lotu, mówię, nigdy więcej. Nie? Strasznie się bałem i w ogóle nie. Ale... Jakieś dziwne ewolucje robiliście? Czy nie, zwykły przelot, zwykły przelot. Ale pomyślałem sobie, że może jeszcze kiedyś jednak bym spróbował. No i potem były kolejne dni zdjęciowe. I już skracając, było tak, że ja po prostu chciałem jak najszybciej te dni, te zdjęcia skończyć, żeby pojechać Skodą firmową z TVN-u po paliwo, kupić paliwo, przywieźć Tomkowi, żebyśmy zalali samolot i żebyśmy jeszcze chwilę mogli polatać, chwilę polatać i tak dzień po dniu. I mój kolega Maciek Doryk powiedział, że może byśmy zrobili licencję na pilota. Ja mówię, no jasne, fajny pomysł. Po tych kilku dniach zdjęciowych? Tak, tak. To tam powiedzmy trwało, nie wiem, z miesiąc czy coś, ale generalnie to było wszystko w jednym czasie. Ja mówię, spoko, jakby fajnie, możemy zrobić. Pewnie to kosztuje miliard, milionów. Nie? Okazuje się, że sama teoria nie była droga. Zapisałem się na nią, Maciek na tą teorię nie dotarł. Zrobiłem teorię i mówię, dobra, zrobię teorię, ale pewnie nie polecę. Zrobiłem teorię, poleciałem. I po pierwszym locie tutaj na Bemowie w Warszawie wiedziałem, że chcę to skończyć. Nie wiedziałem, czy mi się uda, ale wiedziałem, że chcę. Udało się, no i tak się zaczęło, nie? Co w tym fajnego jest? Siadasz, lecisz, nudne. Gapisz się na to miasto, jakieś nad miastem, gapisz się nad lasem, latasz nad lasem. Wiesz co? Zero fanu. Przede wszystkim jest tak. Głośno, trzęsie, niebezpiecznie. Wsiadasz w samolot i... Patrzysz sobie na centrum Warszawy. W centrum Warszawy we wszystkich wieżowcach na ostatnich piętrach siedzi cała kadra zarządzająca tym miastem i tym krajem pewnie, tak sobie wyobrażam, nie? Gdzieś tam ten. Ale w samolocie w danym momencie nad Warszawą jest może, są może 3 osoby, może 5, może 8, może 10, nie? I to jest fajne, bo jest to w jakiś sposób no, coś innego, jeżeli chodzi o hobby i w ogóle o spędzanie czasu. To jest raz. Dwa. Żeby latać samolotem, trzeba wykazywać się niesamowitymi zdolnościami, które ogólnie w świecie są bardzo pożądane, natomiast ciężko, są takie jakby trudno namacalne, nie wiem, na etapie edukacji czy coś, nie? Oczywiście mówię o pilocie takim turystycznym, tak? Bo pilot liniowy musi po prostu spełniać pewne wymagania, bardzo rygorystycznie do nich podchodzić, przejść bardzo rozbudowane szkolenie i tak dalej. A taki mały pilot małych samolotów musi... Tu jest jakby mniej to wszystko ustrukturyzowane. Lecimy, nagle kurczę, ktoś leci jakąś lotnią, nie ma podpiętego radia, trzeba cały czas podejmować szybko decyzje. Trzeba mieć bardzo dobrą koordynację, jeżeli chodzi o oko, nogi, ręce i jakby to wszystko musi fajnie grać, żeby na podejściu, szczególnie kiedy mocno wieje, tym małym samolocikiem ładnie ten samolot na ziemię sprowadzić. Też zdarzają się awarie, trzeba też mieć bardzo dobrą odporność na stres, żeby w momencie stresowym jakby otwierać się na działanie, a nie się zamykać. No tak. No i przede wszystkim trzeba też być bardzo ostrożnym i bardzo konsekwentnym w działaniu, bo te samoloty no, nie są bezawaryjne. Jak mamy dwusilnikowy samolot i lecimy dwusilnikowym, jeden silnik nam padnie, mamy drugi. Tu mamy jeden silnik, więc musimy zrobić bardzo porządnie checklistę startową. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać się w dowolnym momencie. Ani zjechać na pobocze. Tak. Więc no, jest to piękne, jest to po prostu piękne, a jednocześnie stawka jest bardzo wysoka. To znaczy, jeżeli nie dowozisz, no to... To sorry, Finetu, nie? To masz problem. Oczywiście możesz z niego wyjść, ale jak nie dowozisz, no to ktoś mówi sprawdzam i to jest bardzo radykalne, nie? Więc tu nie ma miejsca na takie, nie wiem, no nie wiem, jakie są tam sporty, nie? Na przykład golf. No golf jest super, tak? Tylko, że no jak w golfie coś jest nie tak, no to co? No to najwyżej nie trafisz pójeczką do dołka, nie? A w lotnictwie jest trochę... Konsekwencje są większe. Tak, jest trochę grubiej, więc to jest fajne. Rozbijesz furę za sporo pieniędzy. No. I to jest, jeżeli chodzi o... To jest fajne w lotnictwie. A wszystko zaczęło się od tego, że
jeździłem motocyklami od 10 roku życia. Ja miałem takie jedno pytanie, które chciałem Ci zadać, ale nie chciałem przerywać. No. Mówiłeś, że istotnym elementem w samolotach jest ta koordynacja ręka do nie? I tak sobie pomyślałem, że to jest dokładnie to samo, co w motocyklu, bo tam masz cały czas spięte ręce, nogi, tu pedały, tutaj manetki i jeszcze w jednym... Jeszcze w jednym sporcie, nazwijmy to, którym powiesz później, tym, co tam, wiesz, za ścianą stoi, nie? Ale dobra, do motocykli. Jeszcze zanim motocykle, to tylko powiem, że jeżeli chodzi o porównanie, bo wiele osób, które nie latało samolotami, to tak podobnie jak w samochodzie, czy inaczej. Jest ta kierownica, czy nie ma? Są pedały? No są. Tylko, że w samolocie sterujemy pedałami, tak jak w samochodzie kierownicą, plus wolantem też sterujemy tak jak w samochodzie kierownicą. W pedałach jeszcze mamy hamulce, a wolant jeszcze się wychyla na nas i wtedy lecimy do góry i od nas i wtedy lecimy w dół. Dodatkowo gaz mamy w ręku i jak to wszystko mamy ze sobą zsynchronizować, jeszcze musimy cały czas nawiązywać łączność. A ten guzik to jest? To jest łączność, to jest do łączności. No to gdzieś tam zaczyna się to wszystko momentami rozjeżdżać i porównałbym czy motocykl, czy samochód do samolotu, że to jest mniej więcej... Tak, to jest takie moje porównanie autorskie. Mniej więcej 1/5 trudności, nie? W sensie, żeby to wszystko ogarnąć, nie? Ale też ale to... ruch jest mniejszy. Ruch jest mniejszy. Tak. Ruch jest mniejszy. Tylko przewidywalne start i tak dalej, te checklisty. Znaczy, wiesz, jak jedzie samochód po ulicy, z naprzeciwka tego widzisz, bo wiesz, którędy będzie jechał i skąd. Po ulicy. A w lotnictwie jest tak, że dostajesz informację, czy obserwujesz ruch na swojej 12, na twoja 12 to jest niebo, tak? I, byle z przodu. I jeszcze jak masz pod słońce, no to no nie obserwuję ruchu, nie? Aha. Nie obserwuję ruchu i lecę. I niby ruch jest mniejszy, ale jego występowanie jest dużo bardziej... spektakularne, nazwijmy. Jeżeli się, tak? spotkanie może być bardziej spektakularne, dokładnie. No dobra, okej. Okay. Czyli co, mamy gdzieś tam odfajkowany temat samolotów, chociaż to jest w ogóle temat prawdopodobnie na niezależne, wiesz, w ogóle opowieści twojej... I najlepiej, treści. Żeby się spotkać przy samolocie. No tak, a tam nie jest wykluczone. I to jest bardzo jakby do zrobienia, że tak powiem. To za chwileczkę, jak Mariusz się trochę rozkręci. No. Motocykle. Co to pierwsze? Samoloty czy nie, motocykle? Motocykle były pierwsze. Od najmłodszych lat zawsze coś chciałem. Zawsze coś chciałem, a będąc małym dzieciakiem, no to nie mogłem za dużo chcieć od świata, nie wiem, funduszy jakichś inwestycyjnych, czy akcjonariuszy, czy udziałowców, tylko wiadomo, kogo się chce, od rodziców. No i dopóki to były rzeczy typu garaż na resoraki, który tam dostałem, nie wiem, na jakąś komunię, czy gdzieś, czy tam wcześniej, czy jakieś inne pierdoły, to nie było problemu. Ale kiedy pomyślałem, że chcę mieć motocykl, a właściwie wtedy to była motorynka, no to pojawił się problem, bo mama powiedziała tacie, że jak kupi mi motor, to się w ogóle tam chyba aż wręcz rozwiodą, tak straszyli. Grubo. Tak, babcia też powiedziała, że nie będzie w ogóle do nas z dziadkiem przychodzić i że generalnie rodzina się rozpadnie, jak ja będę miał motocykl. Tata jako jedyna osoba w rodzinie gdzieś tam mi ufała. Pożyczył tata motorynkę od swojego kolegi i przywiózł mi ją chyba w bagażniku. No i to był jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia. W tajemnicy przed resztą ekipy? Może na początku w delikatnej, ale zaraz bardzo szybko z tej tajemnicy się zrobiła informacja jawna. Ale ja wiedziałem wtedy jedno. Jadąc tym motorkiem małym, wiedziałem, że trzymam w rękach swoje życie, los jednej rodziny i los drugiej rodziny i czułem ten oddech na barkach. Ile miałeś lat wtedy? 11. Okay. I ta odpowiedzialność za dwie rodziny w rękach 11-latka? Bardzo mi się spodobała. Bardzo mi się spodobała. Też byłem wtedy jeszcze jedynakiem, czy właśnie już rodziły się moje siostry, ale te 10 lat przeżyłem jako jedynak. I też jako pierwsze dziecko, to też jakby ma pewne znaczenie, jeżeli chodzi o tą taką odpowiedzialność, bycie takim... powiedzmy takim liderem w jakimś tam podejmowaniu nowych wyzwań, czy w walce o jakieś tam swoje. No i bardzo mi się to podobało. W sensie ja, dzieciaki tam, był weekend, kończyliśmy szkołę, wszyscy tam się umawiali na podwórku, ja się z nikim nie umawiałem, bo ja wiedziałem, że pojedziemy na wieś. Ja tam mam swojego rumaka stalowego i jak go tylko odpalę, to trochę pojeżdżę. Nie? No bo na początku odpalić motorynkę, nie mając większej wiedzy mechanicznej, było trudno, ale potem tą wiedzę nabyłem. Potem miałem kolejne motocykle, następnie już kupowałem sobie samodzielnie albo ze wsparciem taty finansowym, ale już też dzięki temu też bardzo szybko zacząłem pracować, bo miałem po co. Tak jest. W sensie gdybym... Motocykle tanie nie są i cały sport związane. Dokładnie. Zwłaszcza dla dziecka. A gdzieś tam do 18 roku życia nie musiałem, no ale jak chciałem na swoje zabawki zapracować, no to musiałem. Tak, tak.
No i to było piękne, no bo dzięki temu musiałem pracować, więc się już przygotowywałem do roli, w której jestem teraz, tak? I to było fajne. Motocykli miałem w sumie, miałem motorynkę Yamaha DT50, Suzuki RM125, Suzuki TSR125, Suzuki DRZ400, takie hard enduro. Co tam jeszcze mieliśmy? Tata miał Kawasaki Vulcana, którym też trochę jeździłem. Potem miałem Honda Transalp 650 chyba. Potem miałem Honda Blackbird XX1100. Ona przyspieszała w 2,8 do setki, tyle samo co samolot na pasie startowym odrzutowy. I miała VMAX 300. Miałem Simpsona SR50, taki mały motorower. To zaraz po motorynce pewnie. Nie. Mniej więcej to wszystko. Nie? Znaczy, Simpson był przed Hondą Transalp, bo to było tak, że rodzice powiedzieli, że nie mogę zrobić prawa jazdy, bo się zabiję. To był kolejny taki kamień milowy, a ja wiedziałem, że to prawko zrobię. Zrobiłem prawko w ukryciu, ale zanim to prawko zrobiłem, to właśnie pojeździłem sobie trochę po mieście Simpsonem, żeby pokazać im w razie czego, że zobaczcie, jeżdżę już od pół roku Simpsonem, nic mi się nie stało, więc prawko to jest tylko formalność. No i potem już poszło. No i teraz też mam taki mały motorek, 125 do pyrgania. No ale jakby już trochę mniej na motocyklu. To nie jest taka 125, o której wszyscy pewnie myślą, czyli po prostu większy skuter do popylania po mieście. Nie, to jest takie soft enduro. No. Takie. Co się stało w ogóle, że przeszedłeś z tych, no chociażby z tego Vulcana, czy z tego szybkiego urządzenia, które zasuwało... Ceberki, no. Na takie bardziej terenowe sprzęty. Przeciwnie, ja od terenowych sprzętów zaczynałem. I jakby... No teraz też takie masz. No to jest, wiesz, to po prostu to zostało i to tak szkoda sprzedać, szkoda... To po prostu tak jest, to nie jest tak, że to jest taki mój wybór, tak? Okay. Natomiast ja się urodziłem motocyklowo w terenie, ja się w terenie czuję najlepiej, a szosa jest takim wtórnym jakby elementem, aczkolwiek będąc ostatnio na wakacjach na... To była Teneryfa? Na Teneryfie wypożyczyłem sobie BMW R1100 chyba, takie starsze... Taki, to pochłaniacz kilometrów. No taki, to był taki, to nie był 1200 GS Adventure, tylko taki trochę mniejszy, ale też taki turystyk. Tam 1100 coś tam, takie BMW. Lał się silnik, olej z jednego cylindra, no ale to już mniejsza o to. I tam nawinąłem tych kilometrów, dwa dni jeździłem non-stop, nawinąłem tych kilometrów bardzo dużo i zrobiłem tyle zakrętów i tyle serpentyn, takich 180. Na tej Teneryfie są niesamowite w ogóle trasy, bardzo polecam wynająć sobie motocykl tam, że nareszcie poczułem się tak autentycznie po tych dwóch dniach i tych setkach zakrętów tak pewnie w tym siodle, właśnie na asfalcie, nie? No to jest jeszcze suchym i lepiącym się, tak? Oj tak, naprawdę. Aczkolwiek temperaturowo było bardzo ciepło, aczkolwiek jak wjeżdżałem na Vulcan Teide, to odmroziłem sobie w środku lata jeden palec, bo na górze był troszkę śniegu i tam było okolice zera i przy prędkości normalnie sobie no tak, jeden palec odmroziłem. Powiedz, co ci się podoba w motocyklach? Wolność. To wolność. W samolocie? Oj tak, no. Wolność i gdzieś mi się, co mi się jeszcze podoba, no, znaczy to jest tak, ja gdzieś tam troszeczkę motocykle, gdzieś bym tak powiedział, że przeszedłem w jakimś stopniu, to nie jest tak, że ja teraz do nich pałam taką ogromną miłością, bo nasyciłem się tymi motocyklami, najeździłem się najróżniejszymi i gdzieś tak czuję, że, no tak, po mieście, no to wiadomo, jak jest gorąco, to jest za gorąco, jak jest zimno, to jest za zimno. Niby się jedzie, ale jak są korki, trzeba się przepychać. Szczególnie w lato to wszystko spod silnika, spod tego. Znowu w koszulce się pojedzie, no to zaraz niebezpiecznie ludzie patrzą jak na dawce. Jedziemy na spotkanie, zdejmujemy kask, włosy zwichrzone, człowiek spocony. Fajnie, że można podjechać gdzieś tam sobie pod wejście na spotkanie, nie trzeba szukać miejsca parkingowego, ale za chwilę mamy tonę tego sprzętu i pot, który z nas się zlewa. Fajnie, w długie trasy, po 100 km, po 150 km, wszystko mnie boli. A to niezależnie od tego, jakim motocyklem jedziesz? Bo tam masz różne pozycje, inaczej na kozie, inaczej... Jeździłem na Hondzie Transalp, która była takim motocyklem turystycznym. Jeździłem na CBR-C 1100, który był motocyklem do szybkiej turystyki. Bardzo szybkiej. Do bardzo szybkiej. Jeździłem chopperem, typu tym Vulcanem. No generalnie... Lepiej się jedzie, jak się siedzi na wygodnym fotelu, nogi ma się do przodu, trzyma się kierownicę, jest klima, jak pada to jest sucho, jak jest zimno to się robi cieplej, jak jest ciepło to się robi zimniej. I okay. Wydaje mi się, czyli że... już z wiekiem przychodzi czas na wygodę. Ja nie mówię, że nie wrócę do motocykli, nie? Ale gdzieś coś takiego jest we mnie, że zresztą rodzina... Ja też sobie teraz wezmę motocykl i ostatnio sobie nawinąłem 80 km tutaj po Campinosie i okolicach, w sensie nie po samym parku, tylko po tych... Po okolicy Campinosu. Tak, po okolicy Campinosu. I jest to fajne, natomiast
patrzę do góry, jak latają tymi Cessnami i tylko wzdycham. Dobra, byliśmy w terenie. No. Pamiętam twoje opowieści o takim rurowym urządzeniu, które po terenie popadło. Tak, właśnie. Co to jest. Właśnie. To jest, i to jest też odpowiedź na twoje pytanie, co z tymi motocyklami, bo właśnie przez urządzenia czterokołowe mój czas musiałem podzielić pomiędzy motocykle i właśnie urządzenia czterokołowe, czyli samochody, czy inne tego typu historie. No i to mi pokazało, że nie tylko na dwóch kółkach można się fajnie bawić. Dlatego, że jakiś czas temu, 6 lat temu, zaczęliśmy z tatą rozglądać się za samochodami terenowymi. Tata, zresztą ja kupiłem właściwie Suzuki Vitarę, taką z 90 któregoś tam roku. Stary, kanciasty, fajny samochód, wyliftowany w górę. No i zacząłem nim troszkę jeździć. Potem tata go ode mnie odkupił w całości, bo na początku kupiliśmy go pół na pół. I ja kupiłem sobie Suzuki Samuraja. Czy jeszcze starsze? Znaczy one występowały jakby symultanicznie, jeżeli chodzi o roczniki. Natomiast on miał obciętą dupę, wspawaną klatkę, wywalone chłodnice na zewnątrz i był taką już mocną, taką zmotą, jak to się ładnie mówi. Zabawka w teren. Tak, zabawka w teren. No i tym naprawdę ładnie poszalałem, ale tam wszystko się psuło w nim generalnie, tam by trzeba było dużo w niego zainwestować, więc go sprzedałem i kupiłem Budgie, czyli samochód zbudowany na ramoklatce z silnikiem od Volkswagena 1.6 po generalnym remoncie, z napędem na tylną oś i z zaspawanym dyfrem na sztywno, tak 100%. Czyli generalnie klata, krzesło, silnik duży, koła. Tak, i ogień. Jest to bardzo lekkie, bardzo mocne. Pięciobiegowa skrzynia, fajna mała sportowa kierownica, fotel kubełkowy, pasy pięciopunktowe, do tego kask. I traktor w okolicy. I kilka traktorów w okolicy i koparek, żeby to wyciągnąć. Dobra, wiemy co z tym twoim bugiem, jak bardzo duży ma silnik. 1.6. 1.6. To nie było pytanie. I mówiłeś jeszcze, że oprócz silnika porządnego, kół, musi mieć w okolicy traktor. Tak. Traktor musi być. Jeden wystarczy, nie? Jeden, dobra, co my z nim robimy? Po co nam traktor? Albo koparka. To znaczy, jest taki sprzęt, że wyjedziesz z każdego nie, płota. Znaczy jeżeli chodzi o bugi, to on właśnie w ogóle nie ma takich zdolności terenowych, bo to jest raczej taka wyścigówka terenowa. Ona ma takie opony i nawet wolę na takich jeździć, bardziej łyse. Bo ja to traktuję totalnie jako samochód do zabawy, nie? Natomiast jeżeli chodzi o takie wyciąganie mnie traktorem z różnych miejsc, Czy on nie wjeżdża w błoto głęboko? On popyla gdzieś tam po żużlu, po tak, bokami, szybko. To jest jakby taka rajdówka. To jest taka rajdówka. Natomiast jeżeli chodzi o wyciąganie nas z różnych miejsc, to przy terenówce to się bardziej... Pamiętam, że wyciągany byłeś z bagiem z jakiejś rzeczy. Dlatego, że się koło urwało. I trzeba było po nas pojechać, wziąć nas łychą, podnieść i tak doholować na dwóch kołach z tyłu i potem były naprawy. Natomiast najczęściej jest tak, że grzęźniemy gdzieś w terenie. Ale to też nie jest tak, że ja grzęznę często, bo ani razu nie zdarzyło się, żebym terenówką jadąc gdzieś, swoją, bo pożyczaną to owszem, ale swoją, nie zdarzyło się, żebym gdzieś ugrzązł, bo w Suzuki Vitarze, którą najczęściej jeżdżę w teren, nacisk na daną oś przy napędzie 4x4 i oponach all terrain, które tam mamy i lifcie, który też jest dosyć wysoki, ona się nigdy nie utopiła w niczym. Po prostu no zawsze on wyjeżdża. Nie jest za ciężka, nie. Bardzo zwrotna. No, super. Petarda. Bo jest takie powiedzenie przecież w całej tej zabawie terenowej, że im bardziej zmotany masz auto, tym dłużej będziesz gnał do traktorka. Dokładnie. Który cię wyciągnie z błota. Tak, tym dłużej będziesz wracał do wsi, żeby wezwać pomoc. Tak, z czego to wynika? No wynika to z tego, że im dalej wjedziesz, tym potem dalej musisz dymać, no i tyle. Ja miałem masz więcej śmiałości po prostu. Ja miałem taką przygodę, że miałem naprawdę fajną furę, którą akurat wtedy pożyczyłem. Jechałem nią bardzo ostrożnie i bardzo zachowawczo, tak żeby nie narobić sobie biedy i właśnie nie musieć przez takie krzaczuny gnać, że nie chciałem. Wiedziałem, że nie chcę tamtędy iść, bo po prostu ilość kleszczy na metr kwadratowych tylko sobie wyobrażałem, że jest po prostu zastraszająca. I co się stało? Jechaliśmy, z prawej strony był rów, z lewej strony był rów, a pośrodku była droga zarośnięta cała w krzakach, którą nikt nie jechał przez 10 lat. I nagle po prostu pod jednym kołem zapadła się ziemia. Bo ten rów, który tam z jednej strony był, podmył tą drogę i jak jechaliśmy, była piękna, równiutka powiedzmy droga i nagle się zapadło jedno koło i nie było jak tego samochodu wyciągnąć, bo on cały usiadł, mieliśmy highlifta, próbowaliśmy go highliftem wyciągnąć, highlift się zapadał, wszystko się zapadało, potem to już w ogóle się wszystko tam zapadło.
I przyjechał gościu koparką i też się zapadł w drodze do nas. Mhm. Po prostu też to wszystko ten. I dopiero na dwóch łyżkach się do góry jakby wyniósł i łyżkami się przesuwał. Taki krab. Tak, taki krab w naszą stronę. Tam żaden ciągnik nie, by nie dał rady, nie? I tylko koparka. To miłe akcje. Dobra. Jeszcze czymś latasz w terenie? Nie. Nie. Co nam jeszcze głośnego zostało? Instrumenty muzyczne. Dawaj. Bo właśnie, bo skąd się wziął instrumenty muzyczne? Mówiliśmy, że w samolocie i w motocyklu wymagana jest koordynacja osobno rąk i osobno nóg. I stąd się wzięło też takie skojarzenie z instrumentami muzycznymi, które akurat tego pana ostatnio bardziej fascynują. Tak, jeżeli chodzi o instrumenty muzyczne, to ja jestem totalnie niemuzykalny. A co nie przeszkadza ci w graniu? W ogóle. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z muzyką, to były one w podstawówce i były one w gimnazjum i chyba tam się zakończyły, ale to było raczej unikanie wszystkiego, w ogóle takie ogólne unikanie jakoś tak instrumentów muzycznych. Zawsze jak byłem na scenie... Też musiałeś w podstawówce grać na flecie? W gimnazjum. Taki przerywnik. Co się stało, że wróciłeś, to może złe słowo, że w ogóle zainteresowałeś się tą... Poszedłem do żłobka. Poszedłem do żłobka jakiś czas temu odprowadzić mojego syna. I tam poznałem pewnego gościa, którego znałem też z domowego kościoła. I ten oto gość, przez to, że była pandemia, muzycznie nie mógł się rozwijać tak, jak planował i został pełnoetatową przedszkolanką. Razem ze swoją żoną, która była już wcześniej tam pełnoetatową przedszkolanką. Znaczy żłobianką. Przepraszam, żłobianką. No i w trakcie tych rozmów jakiś tam, chociaż tam jest też chyba przedszkole, czy tylko żłobek? No nie wiem. W sumie to nie wiem. I jeżeli odbierałem tego mojego syna, to często gadałem z tym moim kolegą. No i on w pewnym momencie powiedział, że tutaj ma taką małą salkę i tu jest perkusja. No i tak teraz tak średnio, tak ogólnie nie ma tych koncertów i tak średnio. Ja mówię, kurczę, stary, może ja bym do ciebie przyszedł? On mówi, no ale nie, no wiesz, nie musisz, jakby nie, Lu. Ja mówię, nie, zawsze chciałem grać na perkusji, ale zawsze wydawało mi się to tak głupie i tak niedorzeczne i tak bezsensowne w moim przypadku, że jakby no nie było na to nigdy czasu, no i w ogóle tak. No i zacząłem. Na początku, nie wiem, jak ktoś próbował, to niech to wie, a jak nie próbował, to niech spróbuje. Samo to, że trzymamy pałeczki na krzyż. A po co je trzymasz na krzyż? No bo tak jest wygodniej. Bo jakbyś tak grał, to tu ci się wszystko, wiesz, wygina. A tak sobie tu, możesz też robić fajnego molera wtedy i to wszystko ładnie sobie chodzi. Więc trzymamy te pałeczki na krzyż najczęściej i tak gramy, tu gramy hi-hat, tu gramy werbel, a oddzielnie gramy stopy. Jedną stopą gramy stopę, czyli taki bęben, czyli tak bum, 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 a drugą gramy, też możemy grać hi-hat, czyli otwierać i zamykać talerz, takie pst, pst, pst. No i jakiś nawet podstawowy rytm, żeby zacząć grać, no to mi na początku paliły się po prostu obwody w głowie i to było fajne, bo to było coś tak prostego i jednocześnie coś tak trudnego, że ja mówię, nie, mówię, ja to muszę jakkolwiek chociaż troszeczkę ogarnąć i im dłużej to ogarniam, a jestem mniej więcej po 10, 15 lekcjach i kilku ładnych godzinach gry u mnie w biurze, bo mam perkusję w biurze, bo właśnie ten kolega mi tą perkusję tutaj wstawił, pozdrowienia dla Michała Gumiennego. No i fajnie, jakby coraz bardziej się w to wkręcam, też mnie to jakby uspokaja, uwaga, wycisza. A to chyba tylko ciebie. Bardzo możliwe. Zaraz podpytamy pracowników. No tak, nie, to gram raczej po godzinach pracy, chyba że mam jakiś taki przypływ pozytywnych emocji, to wtedy tam jakoś szybko taką partyjkę sobie zrobię. Jest to fajne, jest to fajne. Dobra, super. Czyli mamy perkusję. Tak. Ostatnia rzecz, która nam została. Najgłośniejsza. Taka wystrzałowa rzecz. Tak, najgłośniejsza i wystrzałowa, czyli strzelectwo. Jestem instruktorem strzelectwa. Instruktorem też? Tak. To nie samym strzelcem, nie. Ale jeszcze instruktorem. Znaczy mam, tak, mam pozwolenie sportowe, do celów sportowych, też jestem zawodnikiem, biorę udział w zawodach, bez większych osiągnięć. No, wystarczy, że jesteś na zawodach, to jest całkiem niezłe osiągnięcie. Dokładnie, natomiast też jestem instruktorem i też mogę pracować na strzelnicy, mogę zabrać dowolną osobę na strzelnicę, pokazać jej, jak obchodzi się z bronią w sposób bezpieczny. I możesz uczyć. I mogę uczyć. A czy już możesz kasę na tym zarabiać?
Czy to też oddzielny papier? Nie ma. Kiedyś było tak, że były jakieś takie uprawnienia instruktorskie z tego, co się orientuje, natomiast teraz jest tak, że po prostu robi się ten papier, a potem to już po prostu pracuje się na strzelnicy jakby na przykład. Czyli to jest trochę łatwiej niż w przypadku samolotowym. Tak, zdecydowanie. Czym najbardziej lubisz strzelać? Najbardziej to lubię dynamicznie strzelać z Glocka. Mam takiego... Co znaczy dynamicznie? No dynamicznie to znaczy, są różne rodzaje strzelania. Na przykład jest strzelanie tarczowe, stajemy sobie tam, nie wiem, 10 metrów, 20 metrów od tarczy albo 100 metrów i strzelamy z karabinu, nie wiem, leżąc z lunetą. No i czas nie gra roli, tak? Czyli sobie celujemy, oddychamy, uspokajamy to wszystko, ściągamy spust, oddajemy strzał, no i trafiliśmy, nie trafiliśmy i tak dalej, i tak dalej. A strzelanie dynamiczne to jest takie strzelanie, które jest bliższe no, temu, gdzie jakby pistolety się wykorzystuje nie wiem, w policji najczęściej, tak? Do czego zostały przeznaczone, tak? Czyli do jakiejś tam obrony, tak? Znaczy tam ataku, nie, ale raczej do obrony. No i to polega na tym, że po prostu mamy pistolet w kaburze, jest sygnał, dźwięk, no i jakby strzelamy na czas, tak? Czyli nie dość, że trzeba strzelać celnie, to trzeba jeszcze bardzo szybko... Ale w bezruchu, czy tam gdzieś biegniesz, chowasz się? Biegniesz, chodzisz, chowasz się, skaczesz, wybijasz szybę pistoletem, przeładowujesz go, zrzucasz magazynki, masz przypięte magazynki do pasa, zmieniasz magazynki, przeładowujesz, wyprowadzasz, strzelasz. To jest zabawa wojny dla dużych chłopców. Tak, tylko że na ostrą amunicję. Tylko że na ostrą amunicję. No i to jest fajne. Też karabin dynamiczny jest bardzo fajny. Z karabinem już może troszkę mniej biegasz, aczkolwiek też można. Jest tych dyscyplin bardzo dużo. Są też dyscypliny łączone, gdzie na przykład w trakcie jednych zawodów, jednego biegu strzelasz z pistoletu, ze strzelby, z karabinu. Odkładasz po prostu jedno, bierzesz drugie w wyznaczonych miejscach. Wszystko oczywiście z zachowaniem bezpiecznych procedur, kątów, lufy. W maseczce. Nie, to jeszcze ta maseczka to już najmniejszy problem chyba w tym sporcie. Mówię, że się przebije przez maseczkę. Dokładnie. Także jest to bardzo fajne i to też jest właśnie to, że tam też nie ma miejsca na błąd. Co Cię fascynuje w tym wszystkim? Bo tu gdzie tu masz wolność? Tą, która była wcześniej w tamtych poprzednich... No wiesz co, no masz wolność, no bo... Możesz się uwolnić, ale to chyba nie ma co chodzi. Masz wolność, no bo ja nie wiedziałem też kiedyś, że można być posiadaczem broni, że można mieć, że można strzelać ze starej amunicji i że to jest tak fajnie dostępne. Jest to fajne. Natomiast jeżeli chodzi, co to mi daje i dlaczego to robię, no też jakby to trzymał mnie w takich ryzach, czyli tutaj też jest tak, że jest pewien zbiór zasad, które musisz przestrzegać, bo jak ich nie przestrzegasz, bo się zapomniałeś, bo coś tam, bo aha, bo ja nie wiedziałem, bo ja myślałem, że jest pusta komora ten, sorry Winnetu, nie? To trzeba było nie myśleć, tak? Konsekwencje mogą być takie jak przy złej obsłudze samolotu, nie? Dokładnie. I to jest fajne, tak, że to nie jest... Jakby, ja nie wiem, jak to nawet nazwać i to jest trudne pytanie dla mnie też. Jeszcze muszę jakoś chyba bardziej w siebie wniknąć, żeby to jakoś rozwikłać, tą zagadkę. Może jakiś psycholog by mi w tym pomógł. Natomiast na pewno, no lubię takie zabawy, gdzie stawka jest wysoka, tak? Bo w tych zabawach, gdzie jest stawka niska, no to tak, no ale i co? To znaczy, że co, charakteryzuje Ci jakaś brawura? Wręcz przeciwnie. Właśnie o to chodzi, że właśnie w tych wszystkich, i to też mi pokazał Tomasz Kuchar, od którego zaczęliśmy tę rozmowę. On mi pokazał coś niesamowitego i to mi niesamowicie zaimponowało i zostało ze mną na wiele lat. I to też nie jest tak, że ja to zobaczyłem u niego i dopiero to jakby zorientowałem się, że coś takiego istnieje. Ja to wiedziałem i czułem wcześniej, a w jego osobie to wszystko mi się jakby złożyło w jedną całość i mi kliknęły wszystkie puzzle. Tomek Kuchar jeździ tak samochodem, że... nie wiem, 10 najlepszych kierowców, ty, ja i jeszcze 8, do kupy zebranych i połączonych w jedno, to jesteśmy po prostu marnym pyłem przy tym, co ten człowiek potrafi, nawet cywilnymi samochodami. Jak on czuje auto i w ogóle, jak on czuje, nie? Ale w trakcie pracy z nim na tym planie zdjęciowym i to nie była jednorazowa współpraca, tylko naprawdę tam wiele dni spędziliśmy wspólnie, zobaczyłem, że on jednocześnie bardzo mocno ryzykując, tak jakby zewnętrznie bardzo mocno ryzykując, bardzo fajnie optymalizuje to ryzyko i bardzo dba o swoje bezpieczeństwo. Co robiąc? Myśląc, nie? Że myślenie daje nam bezpieczeństwo. Przewidywanie, myślenie, wyobraźnia. I to jest super. I Tomek Kuchar też lata właśnie teraz też helikopterem, też tą Cessną. No i to jest fajne, że on też jeździ rajdowo, jest też biznesmenem i podejmuje bardzo dużo potencjalnie ryzykownych działań, ale jednocześnie myśląc cały czas jest bezpieczny. I to jest super, nie? I jakoś też jak rozumiem, ryzyko, które nam się wydaje, że jest duże w jego przypadku, jest nieco mniejsze, ponieważ
On wie, do czego to prowadzi. A nawet więcej, mi się wydaje, że właśnie jego ryzykowne działania są dużo bezpieczniejsze niż nasze potencjalnie bezpieczne. Mhm. Tak, że my chcemy coś samochodem zrobić, przyświrować, to prędzej wpadniemy w barierki niż on robiąc 3 obroty i coś tam jeszcze, nie? Tym samochodem. Mhm. I to jest taki wspólny mianownik, nie? I to mnie jakoś tam kręci. I to jest fajne, bo to są wyzwania, tak? Siedzieć w ciepłych kapciach w domu przed telewizorem, spoko. Spoko, tylko może to są hormony, może to jest młodość, może to jest, nie wiem. Może masz ADHD. Może mam ADHD, albo mam nadczynność tarczycy. Spoko, nie? W każdym razie sprawia ci to frajdę. Dobra, gdyby ktoś z tamtej strony kamery też miał ochotę spróbować tych zabaw, co i ty? Mhm. Od czego trzeba zacząć? Lećmy po kolei. Samolot. Ale zacząć trzeba oczywiście od tym, że dzwonimy do Mariusza, umawiamy się na lot, pogadać, zobaczyć, jak to wygląda od środka. Zapraszam. A już później? A już później, no to zapisać się do szkoły lotniczej. Oczywiście też chętnie polecę najlepszą albo najlepsze. Zrobić na początku teorię. Teoria jest relatywnie tania, bo jest to seria spotkań. To jest chyba, nie pamiętam, chyba około 40 godzin, czy może więcej, nie pamiętam. Trzeba sprawdzić. Taki bardziej rozbudowany kurs prawa jazdy. Dużo bardziej rozbudowany kurs prawa jazdy, który też można robić online. Nie trzeba wcale robić tego na miejscu. Potem są egzaminy teoretyczne wewnętrzne. Potem jest egzamin teoretyczny w ULC-u, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. No i jakby w ślad za tym idzie symultanicznie, czy niesymultanicznie praktyka, czyli latanie z instruktorem. Dobra. I robienie nalotu. Zanim, może inaczej, od momentu, gdy mówimy sobie, wchodzę w to, do momentu, gdy sami pierwszy raz odrywamy się od pasa startowego, ile musi upłynąć czasu? Jak to robimy szybko, to niecały rok, jak to robimy z doskoku, to można sobie na to przeznaczyć 1,5 do 2 lat, tak na spokojnie. Budżet? Ojejku, szkoły podają tam od 20 iluś tysięcy, realnie polecam założyć sobie okolice 40-50 tysięcy. Mamy wtedy najwyżej na koniec miłą niespodziankę, że coś zaoszczędziliśmy. Możemy sobie zrobić dłuższy nalot, możemy się lepiej nauczyć pewnych rzeczy. I tak potem te pieniądze przepalimy latając. Lepiej to, jakby lepiej się porządnie nauczyć i wszystkie złe nawyki wyeliminować, a zastąpić się dobrymi. Oczywiście. Dobra, samoloty mamy odcykane, motocykle. Co tutaj trzeba wystartować, żeby w ogóle iść, nie wiem, w teren na przykład? Tak samo jak chyba z samochodem, czyli no warto mieć jakieś prawko na ten motocykl. Oczywiście, jeżeli chcemy tylko terenowo jeździć, to możemy sobie kupić crossa bez rejestracji za 10 koła i tam pośmigać, poszaleć w terenie, ale bardzo fajną opcją jest zgłoszenie. Ale co, uczysz się jazdy w terenie z YouTube'a? No bo to jednak, wiesz, nawet jak nie masz prawa jazdy, to Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo ja się nauczyłem jeździć sam w 10 roku życia, tak? W sensie 11, 12, 13 i tak dalej, więc nie wiem, jak teraz bym się miał uczyć jazdy na motocyklu. Ja to czuję, że to od zawsze miałem, nie? Mhm. Natomiast fajne są takie właśnie szkoły, gdzie też możesz się do takiej szkoły zapisać. Jest jakaś taka chyba w Łomiankach, czy gdzieś tutaj pod Warszawą, pewnie w wielu miejscach. I można sobie z instruktorem na torze pojeździć, nauczyć się fajnych nawyków, w ogóle zrozumieć jakby ideę jazdy terenowej motocrossu czy enduro. Dobra. No dobra, samochody terenowe czy tam bagi, no to jest kwestia bardziej dostępności sprzętu niż... Tak, ale też jest bardzo fajna opcja, że można sobie wypożyczyć takie auto na dzień, na dwa, na trzy. Rurowca czy terenówce? Nie, mówię o terenówce. A o takimi rurakami to też gdzieś tutaj pewnie pod Warszawą na pewno można pośmigać. Natomiast można sobie terenówkę wypożyczyć i popróbować swoich sił, zobaczyć jakie ona ma tam... Może nie granica, ale możliwości, o tak bym powiedział. Nie od razu kupować. Tak często jest tak, że będę kurczę grał w tenisa. Kupię rakietę, kupię buty, kupię spodnie, kupię bluzkę i na tym się moja gra skończyła. A i opaskę, tak żeby pot wycierać. I na tym się moja gra skończyła, bo właściwie to mnie boli noga, a poza tym jestem przeziębiony, a potem to już temat umarł. Więc jak coś chcesz zrobić, to po prostu to zrób. Chcesz latać? Idź, lataj, zadzwoń do mnie, lecimy, albo zadzwoń na lotnisko, gdzieś do jakiejkolwiek szkoły, powiedz, chcesz się przelecieć, poleć, bo będziesz ostrzył siekierę, przygotowywał się do tego wszystkiego, okaże się, że polecisz raz, zrobi ci się niedobrze i powiesz, że nie chcesz latać i koniec, nie? Tak samo jest ze wszystkim. Jeśli robi ci się niedobrze, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł przelecieć się z Mariuszem. Dobry, bo możesz sobie otworzyć okienko i jak chcesz, to haftnąć na zewnątrz. Spoko. Nie ma problemu. Wiaterek to... On to rozdmucha. No dobra. Perkusja.
perkusja. Polecałeś swojego instruktora, przypomnij nam go jeszcze raz, może gdzieś podlinkujemy namiar na niego. Michał Gumienny, bardzo fajny instruktor, cierpliwy, wyrozumiały, no też z ogromnymi skillami, jeżeli chodzi o grę na perkusji. Gra w zespołach, gra ze znanymi osobami również, także no z tobą gra przecież. O tak, ze mną zdecydowanie. Jak zacząć? No po prostu pójść na lekcję. Czyli znowu, jeśli chcesz coś zrobić, to po prostu zrób to. Tak. Tak, jest skomplikowane. To jest super, to jest super. Dobra, to co z Gnatem? A z Gnatem to w sumie ty jesteś instruktorem, to tak samo jak i z samolotem. Tak, natomiast no, żeby zrobić papiery na broń, trzeba też przejść kurs teoretyczny i potem kurs praktyczny. Trzeba chodzić na strzelnicę, trzeba wystrzelać. Gdzie takie kursy się robi? Na strzelnicach. Czyli oni tam będą mieli, gdzie chcesz strzelać, czyli dokładnie. Jeśli chcesz strzelać, idziesz strzelać, na strzelnicy pytasz, jak to robić, żeby strzelać częściej. Dokładnie. I za własne papiery. Dokładnie tak, dokładnie tak i to działa i też w rok można spokojnie taki papier zrobić. Jest potrzebna opinia kilku lekarzy, ale to jest wszystko jakby do zrobienia. To jest dużo prostsze niż się wydaje na zasadzie, że oj, zrobiłbym, ale nie mam czasu. Mhm. Dobra wymówka. Dokładnie. To teraz, poczekajcie chwila. Co się dzieje, jeśli nie masz czasu? Jest taki zarąbisty kurs, przeżyj swój dzień po swojemu, gdzie człowiek planuje swój czas w taki sposób, żeby mieć tę chwilę na polatanie, pojeżdżenie, pogranie na perkusji, postrzelanie z pistoletu, dzień po swojemu.pl. Nawet znam autorów, powiem wam, że zrobili niezłą robotę. A cały pitch polega na tym, żeby również mieć na to czas, czasami w godzinach pracy. A to jest co innego? To już jest kwestia drogi przedsiębiorcy. Ewentualnie freelancera, bo na etacie najczęściej takie rzeczy no nie wychodzą. W no, może być ciężko. Może pracodawca nie być specjalnie zadowolony. Może być no, ciężko. Dobra, wygląda na to, że dobiliśmy, chyba że chcesz jeszcze coś dorzucić a propos ciekawych rzeczy, którymi się zajmujesz w wolnym czasie. Byciem tatą. I to też jest głośne. No i to też jest głośne, szczególnie przy trójce dzieci, więc tak, bycie tatą to jest też ten głośny, moje głośne hobby. Fajnie jest. Tak. Ale chciałem powiedzieć, że to nie warczy. To też zależy kiedy. Oj, za zami jak to warknie. To się aż robi nieprzyjemnie. No i tutaj instrukcja obsługi jest dość prosta. Chcesz mieć dzieci? Zrób sobie dzieci. No. Aha, przepraszam. Moje myśli już pobiegły, że instrukcja jest prosta. Musi być najedzone, nakarmione. Nie, trochę wcześniej, wiesz, bo tutaj nie trzeba jakichś wyjątkowo specjalnych szkoleń w tym celu odbywać. Tak, nie? Bo to jest coś, co mamy w zasadzie z urodzenia. Nie? Dzięki temu, że to mamy, to nasz gatunek tyle lat po tym świecie się kula. I jeszcze miejmy nadzieję, że trochę się pokula, chociaż statystyki pokazują różnie. Najwyżej będzie jakiś lekki reset, a potem wszystko wróci do normy. Spoko. Dobra. Zamykamy bajerę na dzisiaj. Drodzy Państwo, dziękujemy. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami, że wysłuchaliście Mariusza i mnie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Zapraszamy do kolejnych odcinków, gdzie no, być może nawet z Mariuszem coś rozwiniemy. I może z wnętrza jakiegoś latającego pojazdu. Rozwiniemy skrzydła. No, ale, a to trzeba rozwijać? Myślałem, że są rozwinięte. Ale są takie, że trzeba rozłożyć. No to dobra, to ja nie wiem, czy jestem gotów na coś takiego. W każdym razie zapraszamy na kolejne, a tutaj obowiązkowo Mariusz mi kazał powiedzieć, żeby wcisnąć guzik palca do góry, dać suba i co? I dzwoneczek jeszcze poprosimy. Wciśnijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. I jeszcze suba, koniecznie. No i następnym razem wtedy wszystkie te elementa będą się Wam wyświetlać, żebyście mogli posłuchać kolejnych fascynujących gości, którzy tutaj przybędą. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa! Pa!